Witam na budowie. Przyszedł czas na murowanie ścianek działowych. Mam już tu pozaczynane, bo wcześniej zapomniałem kamerki. No i wiadomo, tutaj miałem wcześniej powypuszczane ze ścian nośnych pustaki, tam gdzie mają być ścianki działowe, żeby było to jakieś wiązanie. No i według wymiaru, wiadomo, folia izolacyjna. No i jedziemy z warstwami. Szklankę odłożę. Tutaj już wymurowałem ściankę działową łazienki. Tu ma być kuchnia. Kotłowni też jest wymurowana. Pokażę, jak tu to u mnie wygląda. Na takiej odległości rozciągam sobie sznurek, bo jest ten sznurek gdzie rozciągnąć. Tu, gdzie spada zaprawa, mam sypnięty piasek. Zaprawa, która spadnie, nie przyklei się do posadzki, do folii. Później ją lekko będzie można zebrać. Zaczynamy. Dasz mi poziomicę i młotka? Nawet prawie prosto. Dobra. Tu mam wyrysowaną linię, jak ściana ma iść. O, tu nie zbite. Dobra. Ładuję tu od razu. Do ściany. Zauważyłem spore zainteresowanie teraz jednym z moich filmów, co mnie zmotywowało, żeby nagrywać dalej filmy. Spora liczba subskrybentów się pojawiła, więc jest warto dla kogoś to robić, bo ktoś to ogląda. Dobra, tu na razie nie będzie, robię z drugiej strony. I rozciągnę sobie sznurek i już pójdzie. Znowu poziomica. Jest już zimno, trochę wieje. Na szczęście, że jest daszek, to nie leci na głowę. O, tu nie sypnąłem piachu. To weź trochę. Pół łopaty i tu w rogach to się nazbiera. Kurczę, wziąłem piasek, teraz kupiłem inny. Jakoś mi się nie muruje tak idealnie jak zwykłym tam żwirem. Na żwirem, sianym piaskiem. Muruję dalej. Nadeszła. Nastąpiła pewna zmiana, bo pustaki są poroterma, a nie owczar. Z tego względu, że brak dostępności owczar i cena skoczyła niesamowicie, bo jak w maju kupowałem te pustaki po 3 zł tam z groszami, to teraz 5 zł
groszami. No i na dodatek nie było na składzie. No to przeliczyliśmy. Okazało się, że po Rotterm wyszedł chyba 7 zł taniej na metrze. 7,50 chyba sztuka tego pustaka. Ale tych pustaków potrzeba mniej. A tu miałem włożyć pierwszego, no. Mniej. Większa cena, ale inny rozmiar tego pustaka. Zobaczymy, jak się tym robi. Bodzio, co tam robisz? No się wytarza. Dziki smały. Dobra, tu może być tak, bo jestem wystający. To. O, napaliśmy w piecu. O, tu to cieplutko. Piecyk grzeje. Drewna jest po więźbie dużo. Co tam, panie Budziu? Co, pogryzłbyś tą kamerkę, nie? No, już widzę, że ty na nią patrzysz. Chętnie byś ściągnął tą kamerkę. Dobra. Jeszcze trzeba przestawić. Jeszcze trochę. Co jest z tym? Jeszcze młotek spadł. Mocny dasz młotka? Tamto mi tak ładnie poszła. To jakoś. Dobra, musi być dobrze. Dobra, jest. No i ścianki skończone. Łącznie murowaliśmy tak po 2 godzinki te ścianki dziennie. To tak jak dobrze by się spiąć, to tak normalnie 2 dni i wymurowane. Czasowo. Nie wiem, jak to tu widać, bo ciemno. Niestety. No ale tak, ścianki są. Dalej lecimy z elektryką. Pozdrawiam.